Dzień dobry, nazywam się Michał Sztojer i chciałem Państwu zaprezentować moją osobę jako członka zespołu Innovation Research and Transport, Research Development Team i zaprosić do współpracy w ramach przedmiotowego zespołu. Zespół ten powstał na Wydziale Transportu Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej i kierowany jest przez profesora Rafała Burtika. Obecnie jestem uczestnikiem programu Doktorat Wdrożeniowy, który realizuję w ramach wspólnej szkoły doktorskiej na Wydziale Transportu Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Moja praca ukierunkowana jest na analizie możliwości zastosowania systemu nawigacji satelitarnej w kierowaniu i sterowaniu ruchem kolejowym. Promotorem dla mojej pracy doktoranckiej jest wspomniany już wcześniej profesor Rafał Burdzik. Jako że jest to program doktoratu wdrożeniowego, realizowany on jest również we współpracy z moim obecnym pracodawcą, firmą Egis Poland, który pełni funkcję projektanta, jak i koordynatora zespołu projektowego w branży sterowania ruchem kolejowym. W 2009 roku ukończyłem Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. W ramach tego kierunku, jako pracę dyplomową, opracowałem projekt technologiczny hangaru obsługowo-naprawczego dla samolotu. Następnie w 2016 roku, również na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, rozpocząłem studia podyplomowe z zasad prowadzenia ruchu kolejowego i systemu sterowania ruchem kolejowym. Jako pracę końcową opracowałem ciekawe zagadnienia dotyczące metodologii projektowania inżynierskiego komputerowych systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym w oparciu o system ITOR 2, który jest stosowany na kolei. Najświeższym osiągnięciem naukowym jest ukończony przeze mnie Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 2020 roku o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. W ramach tego kierunku, jako pracę dyplomową, zaprojektowałem i zbudowałem studenckie stanowisko laboratoryjne do pomiaru i badania sieci FTTH. Stanowisko to obecnie jest na wyposażeniu Laboratorium Badawczego Katedry Optoelektroniki i służy celom związanym z badaniem i pomiarami sieci światłowodowych FTTH. Moje doświadczenie zawodowe, które związane jest z branżą kolejową, rozpoczęło się w 2016 roku, kiedy to zatrudniłem się w kolejowych zakładach automatyki jako kierownik projektu i kierownik robót. Następnie w 2020 roku rozpocząłem pracę w firmie Egis Poland, w której, jak już wspomniałem, jestem projektantem do dnia dzisiejszego. Współpracuję w międzynarodowym zespole zaangażowanym w projekty kolei dużych prędkości, w związku z czym uczestniczę w wielu spotkaniach, konferencjach i naradach dotyczących tematyki kolei dużych prędkości, ale także i tematyki związanej z podstawową sterowaniem ruchem kolejowym. Jako kwalifikacje zawodowe chciałem tutaj Państwu przedstawić kwestię taką, iż posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru eksploatacji, tak zwane uprawnienia SEPowskie. W ramach mojego doświadczenia zawodowego wielokrotnie uczestniczyłem w konferencjach dotyczących tematyki światłowodowej, tematyki związanej z systemami niskoprądowymi, z sieciami stosowanymi w górnictwie. Natomiast w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym miałem okazję uczestniczyć w 2022 roku w International Expert Day w Dubaju. W ramach tej konferencji miałem okazję wygłosić referat dotyczący konieczności wdrożenia referencyjnej architektury systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym w Polsce. Jeszcze raz chciałem Państwa zaprosić do współpracy w ramach wspomnianego zespołu Innovation Research in Transport Research Development Team. Pozostawiam Państwu swoje namiary i bardzo dziękuję za wysłuchanie prezentacji.